Cześć kochani! Dzisiaj chcę dla Was nagrać bardzo subiektywny filmik o moich realiach życia w Irlandii. Jak to w ogóle wygląda? Bardzo dużo ludzi myśli sobie w Polsce, że jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę, no to że nam się tutaj żyje w ogóle super, że sobie śpimy na pieniądzach i tak dalej. Jest łatwiej, nie powiem, że nie, ale to nie jest tak, że my zarabiamy miliony i mamy po prostu mnóstwo pieniędzy. Tylko powiedzmy, no mamy lepiej troszkę, moim zdaniem, ale my musimy płacić w euro i realia życia są też w euro i realia życia są ciuteczkę inne. Więc pierwszą rzeczą, tutaj mam taką podpowiedź w komórce, żeby mi było łatwiej, to są mieszkania. Co do mieszkań, no to pierwsze moje zaskoczenie było takie, że wynajmując tutaj mieszkanie, jeżeli jest napisane na ogłoszeniu, że mieszkanie ma dwie sypialnie, znaczy dwa beds, to znaczy, że mieszkanie jest tak naprawdę na realia polskie trzypokojowe, ponieważ ma dwie sypialnie i duży pokój. Ponieważ duży pokój nie liczy się do liczenia jakby pokojów w mieszkaniu. I jeśli chcemy wynająć taką standardową kawalerkę jak w Polsce, to musimy wynająć coś, co się nazywa studio. I to wtedy jest właśnie kawalerka taka w ujęciu polskim. No wiadomo, takie standardowe rzeczy, to chyba to każdy wie, jak mieszkamy tutaj na wyspach, no to dwa krany, tak? Co ciekawe, dowiedziałam się, że te dwa krany to ma sens, ponieważ w dawniejszych czasach było tak, jeszcze w niektórych miejscach na pewno tak jest, że kran z zimną wodą był połączony bezpośrednio do dachu i na dachu był taki wielki zbiornik, do którego zbierała się po prostu deszczówka. I kran z zimną wodą był z deszczówki. Natomiast kran z ciepłą wodą był połączony do domowego jakby bojlera czy jakiegoś innego źródła grzania wody. Także to jest taka ciekawostka, skąd się w ogóle to wzięło. Co do mieszkań. Ceny mieszkań tak naprawdę wszystko zależy. My mieszkamy w dosyć małym mieście, więc ceny mieszkań są nieco niższe. Ale nadal jest to dosyć wysoka cena, ponieważ na najniższej krajowej pensji człowiek jest w stanie zarobić mniej więcej od 1000 do 1300 euro średnio na miesiąc. Za mieszkanie na miesiąc dwupokojowe, trzypokojowe obecnie płaci się w naszej miejscowości 600-700 euro. To jest takie minimum. Więc jakby połowa praktycznie pensji idzie na mieszkanie. Więc no jest to duży procent. W Dublinie czy w Cork jest jeszcze gorzej pod tym względem, no bo wiadomo, duże miasto, a pensje są takie same, a mieszkania są dużo droższe. Także za najniższą krajową sobie powiem szczerze, nie wyobrażam wynająć tam mieszkania. Ceny mieszkań też podskakują bardzo mocno w górę. To jest też fakt, bo jak tu przyjechaliśmy, to standardem było 500-600 euro za dwupokojowe mieszkanie, dwu-trzy. A teraz 650-700, więc ta cena idzie dosyć mocno w górę, bo to jednak jest ponad 100 euro więcej za miesiąc. Także tego typu rzeczy dotyczące mieszkań. Kolejną rzeczą jest praca. Kiedyś rzeczywiście tak było, te kilka lat temu, 2005-2007, że jak ludzie tutaj przyjeżdżali, ci to nam opowiadali oczywiście, że właściwie wysiadało się z autobusu albo wysiadało się nawet z samolotu i przychodził pan i ten pan mówił, czy chcecie pracę. No i było tak, chcemy, więc on władowywał nas do autobusu i wiózł na miejsce i tam szukaliśmy sobie mieszkania albo mieliśmy od niego zapewnione mieszkanie. To były czasy tego tak zwanego tygrysa celtyckiego. Teraz już tak nie jest, zdecydowanie tak nie jest. Obecnie szukanie pracy jest dużo bardziej skomplikowane. Nam zajęło znalezienie pracy, mi i koleżance, pół roku w naszej miejscowości. W innych być może jest prościej, być może w innych jest trudniej. U nas jest tak, a nie inaczej. Także praca jest, tylko trzeba jeszcze spełnić oczywiście pewne kwalifikacje, ale też trzeba się o nią starać, bo dużo Irlandczyków też mówi, że o, nie ma pracy, nie ma pracy, ale tak naprawdę nie szukają, bo wyślą jedno CV na miesiąc może. Tak, ale praca jest, tylko trzeba się o nią po prostu starać. Co idzie dalej za pracą? To są pieniądze, wiadomo. My zarabiamy w euro,
I w momencie, jeśli byśmy tutaj zarabiali, a wydawali w Polsce, to byłoby w ogóle cudownie. Zarabiamy w euro, wydajemy w euro, więc pieniędzmi jest, powiedziałabym, przeciętnie. Mój mąż pracuje na najniższej krajowej, więc to jest taka, powiedzmy, normalna suma, żeby przeżyć. Jesteśmy w stanie za to pójść na zakupy, jesteśmy w stanie kupić, nie wiem, buty, kurtkę czy to, co jest potrzebne. Jesteśmy w stanie polecieć do Polski, ale powiedzmy, to nie jest tak, że my śpimy na pieniądzach i zdecydowanie nie możemy sobie pozwolić na wszystko, tak? Powiedzmy, jest nieco łatwiej, ale to nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na wszystko. Także jakby pod tym względem polecam wyjazd do zagranicy, to zdecydowanie. Ale też jakby mówię, żeby sobie nie wyobrażać, że za najniższą krajową, w momencie, kiedy mamy dziecko, w momencie, kiedy jedna osoba pracuje, a druga siedzi w domu i zajmuje się dzieckiem, no to nie jest tak, że powiedzmy tak, możemy sobie co miesiąc odłożyć, nie wiem, 2000 euro, bo nie ma takiej możliwości po prostu. Kolejną rzeczą, tak, która idzie za, no wiadomo, pieniędzmi też, to są zakupy. Co do sklepów, są polskie sklepy, u nas przynajmniej, u nas są dwa polskie sklepy, ostatnio otwarł się Rzeźnik. Można tam kupić wszystkie, praktycznie wszystkie produkty polskie, takie, które powiedzmy możemy kojarzyć, typu, nie wiem, chleb, biały serek, jakieś typowo polskie, nie wiem, jogurty, taka jak gubela czy coś takiego. W Tesco są praktycznie wszystkie rzeczy, które potrzeba. To, co mnie zaskoczyło, to był między innymi brak białego serka, takiego standardowego w kostce. Tutaj nie mają czegoś takiego. Sery są żółte, są wiadomo pleśniowe, mozzarella, są takie wiórki do posypania na przykład pizzy. Jest serek wiejski, ale też nie zawsze, ale generalnie jest. I serek biały, taki po prostu do obłożenia chleba, tak? Typu jakaś tam Filadelfia czy coś takiego. Natomiast nie ma takiego białego serka w kostce. Nie mają chleb oczywiście, ale jest to chleb albo tutaj soda bread, albo jest to chleb tostowy. Także do tego, na tym się zdziwiłam. Mają taką ilość chleba tostowego tutaj, przy czym nie robią z niego tostów jako takich, tylko jedzą go normalnie jako chleb. Także zakupy, powiedzmy, trzeba się troszeczkę przestawić, tak? No i wiadomo, na angielskie nazwy. Też na przykład trzeba, idąc na zakupy, na przykład my mamy mąki nazwane typu na przykład krupczatka, wrocławska i tak dalej, a tutaj jest mąka plain flour i self-rising, czyli taka, która ma dodane na przykład chyba sodę w środku, przez co po prostu lepiej rośnie, już na przykład nie trzeba dodawać proszku do pieczenia. Także oni mają jakby dwa rodzaje takiej podstawowej oczywiście mąki. I jakby trzeba się po prostu przestawić na inne nazwy, tak? Ale właściwie cała reszta rzeczy, te wszystkie, które są w Polsce, to się da kupić. Poza tym, co do zakupów, ceny rzeczy w sklepach są, powiedziałabym, przystosowane do zarobków. Czyli my obecnie dla trzech osób i Leny tygodniowo wydajemy mniej więcej 60 euro. Przy czym to też jest tak, że nie kupujemy produktów z najwyższych półek, tylko powiedzmy takie przeciętne, tak? Nie jakieś mega produkty, ale też nie jakieś takie z najniższej półki. Te z najniższej półki, i owszem, też używaliśmy, jak tutaj przyjechaliśmy, to wtedy nam schodziło 20 euro na tydzień. Także da się przeżyć, naprawdę się da przeżyć. Ale wiem, że można też wydawać dużo więcej, tak? Bo moja koleżanka wydaje na zakupy tygodniowe dla czteroosobowej rodziny, wydaje 160 euro. Także da się wydawać naprawdę dowolną sumę pieniędzy, ale można zmieścić się w jakimś tam budżecie, który sobie założymy. Także wszystko jest i też są wszystkie sklepy, tak? Bo jest i Tesco, i Lidl, Aldi, Supervalu, tego nie ma w Polsce, ale to są wszystko takie supermarkety jak u nas. Kolejna rzecz to jest socjal.
Socjal w Polsce i socjal w Irlandii to są dwie oddzielne sprawy, to są dwie różne sprawy. Socjal w Polsce tak naprawdę są to groszowe pieniądze. Socjal w Irlandii jest to coś, co naprawdę może pomóc. Jest to coś, co powiedzmy, oczywiście są ludzie, którzy siedzą na socjalu, tak? I przyjeżdżają tutaj, żeby siedzieć na socjalu. My do takich nie należymy, to nie o to oczywiście chodzi, ale jeżeli jest taka potrzeba, na przykład tak jak teraz przez ten czas, dopóki ja nie wracam do pracy, to Tomek zarabia swoje pieniądze i z racji tego dostajemy taki dodatek rodzinny. Jest to uczciwa suma pieniędzy, za którą na przykład jesteśmy w stanie zapłacić czynsz. Więc to są pieniądze, które naprawdę pomagają, a nie właściwie śmiejemy się, czy co z nimi zrobić. Także pomocy socjalnej jest dużo, jest rozbudowana i są to uczciwie pieniądze. Aczkolwiek jestem zdecydowanie przeciwnikiem przyjeżdżania do kraju i ciągnięcia socjala, no bo to nie o to chodzi, tak? My płacimy podatki i dlatego możemy skorzystać z pomocy socjalnej, która tutaj jest. Ale jeżeli już będziemy oczywiście mieli taką możliwość, to z niej rezygnujemy, tak? Także to nie jest tak, że przyjeżdżamy sobie tutaj i ciągniemy socjal. Kolejną rzeczą są ludzie. Ludzie to jest zupełnie coś innego. Ludzie tutaj są pogodni, uśmiechnięci, pomocni. W momencie, kiedy mijamy kogoś na ulicy, uśmiechniemy się do niego, słyszymy cześć, jak się masz, oczywiście po angielsku. I nie ma takiego spinania się. Co jest irytujące, Irlandczycy się bardzo niestety spóźniają. Dużo Polaków, którzy tutaj przyjechali, długo siedzą, przejmują ten zwyczaj. Także mówią, że będą o 6, a są 6:15. Także albo i później, ale jakby no jest to ich taka cecha narodowa, że oni po prostu mają spokój. Oni się nie przejmują, oni mają spokój i tyle no. Także ludzie są dużo bardziej pozytywni, zdecydowanie. Kolejną rzeczą, którą mam zapisaną, to jest pogoda. Zanim tu przyjechaliśmy, wyobrażenie moje wyglądało tak, że będzie padać. A jak nie będzie padać, to będzie padać. Rzeczywistość jest inna. Rzeczywiście opadów jest dużo więcej niż w Polsce. Ale znowu z drugiej strony tutaj nie ma tak ostrej zimy, więc ten czas, w którym w Polsce pada śnieg, tutaj zamiast śniegu pada deszcz, ponieważ tutaj nie ma ujemnych temperatur. Więc jakby stąd się bierze może to pojęcie, tak, że tutaj tak dużo pada, ale w Polsce też pada deszcz, też pada grad. Także jakby powiedzmy, no lato jest zimniejsze troszkę tutaj, zima jest za to cieplejsza. Jakby nie ma tych takich dużych różnic temperatur. Ale lato też się zdarza ciepłe, też idziemy w krótkich spodniach czy w krótkim rękawku. Także tutaj pod tym względem pogoda mnie zaskoczyła pozytywnie. Oczywiście warto mieć ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy czy parasol, czy jakąś inną formę zabezpieczenia przed deszczem. Ale też jest tak, że jest prognoza pogody, która jest dosyć prawidłowa, tak? I mogę ją brać pod uwagę. Kolejna rzecz, która była moim chyba była moim największym zaskoczeniem, to są urzędy. Poza tym, że urzędy mają oczywiście czas, ale to chyba wszędzie, to w urzędach tak naprawdę pan urzędnik pomaga wypełnić każde pismo. Tutaj nie ma czegoś takiego jak nasze ukochane PIT-y, które musimy siedzieć, wypełniać, zastanawiać się, że dobrze są wypełnione, a potem jeszcze jak są źle wypełnione, to czy czasem nam nie przyjdzie za to zapłatę coś. Tutaj dostajemy od pracodawcy pismo, z którym idziemy do urzędu skarbowego, dajemy to pismo panu urzędnikowi i to jest wszystko. To pismo już idzie sobie do odpowiedniego działu i oni to wszystko wklepują i dostajemy potem zwrot podatku. Także jakby nie ma czegoś takiego, że
musimy nad tymi pismami ślęczeć i tak dalej, a nawet jeśli musimy coś wypełnić, bo są oczywiście na przykład, jeśli chcemy na przykład dostać zasiłek, to musimy wypełnić pismo. Ale to jest tak napisane prosto, że naprawdę nie będziemy mieli z tym problemu, a nawet jeśli będziemy mieli z czymś problem, to możemy podejść do okienka i poprosić, tak, że tutaj nie wiem co wypełnić i tutaj. I oni nam pomogą to jakby wypełnić. Także to jest naprawdę duże, duże ułatwienie, uproszczenie na maksa. I ostatnią rzeczą, która mnie zaskoczyła znowu negatywnie troszkę, to są Polacy. Tutaj nie chcę oczywiście nikogo urazić, to nie jest tak, że każdy 100% Polaków i tak dalej, ale część z tych Polaków, których spotkaliśmy, którzy przyjechali w takich rzutach, tak, 2005-2007 i potem tam mniej więcej 10-12, oni się trzymają razem, oni przyjechali razem, oni żyli razem i teraz się trzymają razem i ciężko jest wejść jakby w ten krąg, tak? I ciężko jest złapać z nimi kontakt, że oczywiście, że porozmawiać oni pomogą, bo jeżeli jest coś potrzeba, to oni pomogą, ale tak, żeby powiedzmy się zaprzyjaźnić, żeby się spotkać i tak dalej, to już jest potem takie no, tak się spotkamy i się nie spotykamy. Także to jest jakby takie troszkę rozczarowanie. Też czasem trzeba oczywiście uważać na niektórych ludzi, ale to chyba tak jak wszędzie, tak, że bo tak się też mówi, że Polak Polakowi wilkiem, tego bym nie powiedziała, my takich Polaków nie spotkaliśmy, bo właściwie tych, którzy spotkaliśmy, to oni byli chętni, żeby nam pomóc, czy gdzieś tam nas zawieźć, czy z nami coś załatwić i tak dalej, czy nam podpowiedzieć na przykład. Ale jakby nie było czegoś takiego, żeby właśnie załapać taki kontakt. I mówię tutaj, powtarzam, nie chcę nikogo urazić, bo jeżeli jakby ktoś taki nie jest, to oczywiście super, ale my złapaliśmy większy i lepszy kontakt z Irlandczykami niż właśnie z Polakami. Także to są moje bardzo, bardzo subiektywne opinie, bardzo subiektywne oceny. Na podstawie tego, w jaki sposób my tu przyjechaliśmy, że przyjechaliśmy w ciemno, że nie mieliśmy znajomych, nie mieliśmy mieszkania, nie mieliśmy pracy. Zaczynaliśmy od zera i to takiego naprawdę zera. Każdy z dwoma walizkami to wszystko. Więc to są bardzo subiektywne opinie. Ale mam nadzieję, że komuś to może pomoże, może zachęci, może trochę rozwieje wątpliwości, albo po prostu zobaczy, jak się tutaj u nas żyje. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Jak Wam się podobało, to dajcie mi kciuka w górę. Możecie zasubskrybować tam na dole taki czerwony przycisk. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!